z powrotem po intrze. Haha. W kolejnym odcinku premiowym Amnesia Dark Descent, Mroczny Obłęd. Więc tak, nie przedłużając za bardzo, bierzemy krem dla woldziów. Nie wiem, czy to jest dla woldziów, czy dla leszków właściwie. I wchodzimy. Trzeba iść walczyć, tylko nie pamiętam, gdzie teraz miałem iść. Zobaczmy, co tu jest ciekawego. A, zobaczę, jak upuszczę krem. No tak, prezbiterium, aha, nie mogę już wziąć kremu. Czyli do prezbiterium nie możemy brać kremu dla woldziów. A ja się z wami witam. Zapraszam na kolejny odcinek. Jakże fajny pewnie. Ale się jestem skromny, słuchajcie. Dobra, wchodzimy. Gdzie pierwszy? Tutaj. Siema! O! Mam list, no tak. O nie! 15 sierpnia. Fuck, wtedy się rodziłem. Nie no, żartuję. Jeszcze miesiąc. I kilka lat do przodu, na pewno. Wow! Stary, co ty tu robisz? Jeszcze oddychasz w worku na głowie? Nie, niesamowite. Obudził się. Dobra, stary, ja cię chcę uratować. Aha, nie mogę, oczywiście drzwi są zamknięte. Jakby inaczej. Dobra, nacisnąłem na ciebie. Wiem, że jesteś zrobiłeś, stary. To ja jestem Jigsaw. Wow. Ale śpi już, bo przynajmniej jest cicho. Okej, okay. No i zniknął. Bez sensu. Strażniku kuli, podejrzewam, że to jest jakiś gościu z jednym jądrem po prostu. Dobra, koniec tej cutscenki, bo nie mogę się skupić. Już, włączaj się. A, muszę wyjść tam. Niech będzie. Dobra, jest light. Już przez chwilę. On znowu cutscenk. Jezu, co za długa scena. Okej. Och, łatuncie lecą nam z nieba. Jakiś lakrów. Dobra, możemy stąd iść. Młotki, nie młotki. Czy tu czegoś nie ma ciekawego? Wiadro, nie. To mnie nie satysfakcjonuje. Myślałem tutaj o krzesiwach. A ktoś mi powiedział, że mam właśnie więcej używać krzesiw niż lampy z oliwą. No zobaczymy, ludzie, co da się zrobić, bo mi się lepiej korzysta z lamp mimo wszystko. O, siema, stary. Kto cię powiesił? Ja? Nawet nie pamiętam. Nie będzie. Chodzimy tutaj do tego pomieszczenia, gdzie mamy kolejny stół rytualny. O, jest krzesiwo. Hopaj. Tu w ogóle jakieś flamingi, nie flamingi. Widzę wątroba chyba, czy serce. Tu jakieś czaszki. Nic dla nas, kochani, nic dla nas. Nic dla seryjnych morderców, jakimi jesteśmy. Słuchajcie, oglądając tą grę, jesteście seryjnymi mordercami. Czy się tylko zastanawiać, pomaga Agrippie. No puść ten nóż. Duchy straszą, o, kolejne krzesiwko. Coś z tym robić? Niestety nie. Dobra, możemy stąd iść. Iść dalej. Nie jestem pewien, czy chcę tu iść. Nie pamiętam, co tu było. Nawa. Powiedzmy, że chcę tu wejść. I co się stanie? No tak, na pewno będzie jakieś intro. Jakaś dodatkowa porada, co mam robić. Czy też informacja o życiu Aleksandra. A później, jak jeszcze nie widzicie... Przecież ja wróciłem teraz, tak? Tak, wróciłem. Nie, to jeszcze chcę tam iść. Spokojnie, ludziska. Jeszcze się nie śpieszmy. Okej. Okay. I przecież lecimy. O, właśnie gościu zniknął. A nie, jest tu. Czemu ja go nie widziałem, jak biegłem? Fakt. Dwóch typa. Już jednego tylko zabiłem. Będę go rozbujać najwyżej.
Dobra, nie męczmy zwłok. I na tym polega zabawa w Amnesii, żeby się znęcać nad ludźmi. Idziemy dalej. Tatuś główny, o cholera. Tego też nie pamiętam. No, zobaczymy. Nie wiem, co jest grane. Jakaś chrypka miała, wie. A to niedobrze. Bo nie będę mógł nagrywać z taką ogromną chrypą, no to by było bez sensu chyba. O, fuck. To już wszystko jasne. To są te sakoreńki. What are my intentions, Daniel? Tu będzie ogromny problem. I co, damy się najpierw na prawo. Most. Cierpię tego miejsca. Pogadaj. Nie jestem pewien, gdzie idę. Dobra, jest czysto na razie. Tak jest. Ładnie, pięknie, wchodzimy. Dobra, jakoś mam jakąś miejscówę. O, niepotrzebnie zapalałem widocznie. The wheel is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. Okay. Tools are by this point. Coś wspólnego z tym, co będę musiał zrobić, tak? Kurde, tego momentu już nie pamiętam, niestety. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them full. But they'll die too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Fuck, słyszałem otwieranie drzwi. Ta gra jest przestrana. I robi się przestrana w takim rocznym klimacie. Dobra, co ja mam zrobić? Skąd tak? Oj, dotknąłem koła i co? Aha, safe. Wyczyny, oj, nie przeczytałem, przypadkowo mi się nacisnęło, sorry, liska. Pewnie będziecie wiedzieć, o co chodzi. Mamy sobie pokręcić, aha, w ten sposób torturowali tych ludzi biednych. No nic, ja nie miałem w każdym razie takiego zamiaru. Jeszcze ich bili pewnie tym młotem. No, tu coś widzę, kochani. Fragment kuli. Aha, bo teraz będziemy zbierać pewną kulę, znaczy kula. To jeszcze nie będzie wyglądało na razie jak kula. Po spoleniu tego będzie dopiero fajnie wyglądało. Bo to będzie nam później potrzebne. Dobra, czy to wszystko? Tylko dlatego tu przyszedłem? Krzesiw, nic nie ma. Dobra. Idziemy dalej. Rozejrzymy się. Okej, jest czysto. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. Sytuacja czysta na razie. Nie ma woldziochlastów? Nie ma woldziochlastów. Dobra, jesteśmy teraz tutaj. Czy się tutaj miałem dostać? Tam przeciwko. Okej. Mam tu wskoczyć. W ten sposób. No dobra. Jesteśmy na drugiej stronie. Kolejne krzesiwko. Co za odgłosy w ogóle. Ale idź, stary, idź. A nie się boisz, jak dzika świnia muszli. Oj, te moje metafory. I porównania. Jest grzyb, tego teraz nie mogę zapomnieć. Chlap, ta tkanka jest dość miękka i powinna dać się złamać. Dobra, teraz musimy użyć na tym tutaj przecinaka, tak jest. I bierzemy trujący gruczoł. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Czy coś tu jeszcze było? Ale to na pewno jakieś trujące. No, trujący gruczoł w sumie, nie? Dobra, wzięliśmy. Wchodzimy tutaj, nie? Wziąłem się wszystko trzęsie, co to ma być.
Krówka. Siema. I filmik. Włączę się. Teraz już wam zostawię spokojnie. Zdrajca nie wiedział co myśleć, gdy został wypchnięty do mysiężnego byka. Dopiero gdy ogień zaczął parzyć mu skórę twardego ciała, zdał sobie sprawę, że miał to być jego grób. Jego krzyki bólu obijały się echem w mysiężnej komorze i wędrowały przez skomplikowany instrument umieszczony w głowie byka. Stojący obok ludzie mogli usłyszeć ryczącego byka. A czyli taki fake, a tak naprawdę tam nic nie było. Co? Ja pierdykam, jak się dygu, co to było? Stary, jak to ty w tym środku? Dobra, daj sobie spokój, już i tak mnie wystraszyłeś. A to był ten ryk, tak? Uuu, się dygłem. Tak bywa w tej grze. Nawet ja o mocnych nerwach, Karolek 95, się czasem przestraszę. To było dziwne, przyznam. Dobra, w wodzie sobie popatrzymy. Tu leszków raczej nie będzie, za płytko dla nich zdecydowanie. Także nie bójcie się, nie bójmy się, właściwie. Też się boję, to nie jest tak, że ja jestem wiecznie o stalowych nerwach, chłop. Absolutnie. Dobra, muszę sobie iść. Kurde, nie dadzą ponagrywać, cały czas muszę przerywać. Dobra, stary, ciebie tam już chyba nie zobaczymy, co? Dobra, ty już się nakrzczałeś. A czyli tam był jednak facio. A to zmarałem sprawę, chyba mogą go uratować. No nic. Czy mnie to śmieszy? Sam nie wiem. Mogłem być bohaterem, a wyszedłem na mordercę. Tylko, że chciałem, no, sobie zużyć jedną przesiwko. Moja wina, że tam siedział. Pewnie jakaś pułapka jigsawa była. W ogóle jaki sen miałem, ludzie. Śnił mi się, że tak, taki naprawdę między jawą a snem takim dosyć rzeczywistym, bo ja ćwiczę właśnie świadomy sen i miałem taki problem, bo śniło mi się, że nie mam oka, że straciłem je w pułapce Jigsawa i centralnie w śnie sobie patrzyłem przez jedno oko. Świetnie to było, tylko oczywiście bałem się, chciałem się obudzić, jak to w strasznym śnie. Aś kurwa, już mnie to sakoręki goni. Na razie jest jeden, to i tak dobrze. Dobra, na razie mamy luz, bo jest dosyć wolny. O, fuck. To mamy problem, Houston. Whitney. Zamknij się. To teraz gdzie jestem w wodzie? Mówię, że tam chyba idzie, dobra. Jestem Pitam. Mam ochotę bawić się z tym woldzikiem. Przechodzimy przez most. I co teraz? Sorry, że tak nic nie mówię, ale skupiam się, żeby tu mnie nikt nie dopadł. Okej. Okay. Jesteśmy na... Gdzie my jesteśmy? Co to jest? Co, gdzie jest? Zgubiłem się trochę. O, jest jakaś kolejna... Jakieś kolejne drzwi. Tam chyba coś leżało. Tutaj. Kości, nic więcej. Standard chyba. Amnezji. Dobra, wchodzimy. O, to jest fajny moment. Ciekawe dosyć. Dobra. Siema. Lubię ten moment adrenalny. Dobra, przetrwaliśmy spotkanie z żelazną dziewicą. Iron Maiden. Dobra. Weź stara, co ty sobą reprezentujesz w ogóle? Niezłomna, dobra? Kolejny fragment kuli, ile już mamy? Trzy chyba. Można połączyć, no tak, bo to nie jest miejsce zespolenia. Nasz plecak, czy też nie wiem co to jest, miejsce ekwipunku. Połączymy dopiero te wszystkie rzeczy później. Najpierw sobie wszystko pozbieramy. Oczywiście te trzęsiawki na tej mapie są też dodają klimatu. Są. Dobra, tu bierzemy to. Chyba tyle. I chyba tyle. Dobra, jeszcze podejdziemy do żelaznej dziewicy na chwilę. Żeby je dotknąć oczywiście. Żelazna dziewica stała nieruchomo, była zamknięta, ale słaby promień światła znalazł.